Wolfgang urodził się około roku 924 w Wittenbergi. Kiedy miał 7 lat, rodzice oddali go do słynnej wówczas szkoły w Reichenau nad jeziorem konstancjańskim. Później Wolfgang studiował także w Würzburgu, gdzie wykładał wtedy sławny gramatyk Stefan z Nowary. W roku 956 biskupem Treviru został Henryk z Bambergu. Ten zaprosił do siebie Wolfganga, by poprowadził szkołę katedralną. Powierzył mu równocześnie opiekę nad klerykami. W czasie podróży z cesarzem Ottonem I zmarł arcybiskup Henryk. Zdołał jednak przed śmiercią polecić cesarzowi jako swojego następcę właśnie Wolfganga. Cesarz najpierw uczynił go swoim kanclerzem po świętym Brunonie I Wielkim. Z tym urzędem była związana metropolia. Wolfgang opuścił jednak nagle zamek i wstąpił do benedyktynów w Eisendeln. Bezpośrednią przyczyną rezygnacji z honorów, jakiego czekały, był oburzający widok, którego był codziennie świadkiem, obserwując, jak karierowicze czynili, co tylko było w ich mocy, by swoich przeciwników zepchnąć na bok i zająć ich miejsce. Nie przebierali przy tym w środkach. Pochlebstwo i przekupstwo było na porządku dziennym. W Einsiedeln Wolfgang zawarł przyjaźnie ze świętym Ulrykiem, biskupem Augsburga, który często bywał w klasztorze. On też udzielił Wolfgangowi święceń kapłańskich. Zapewne za poradą tego biskupa Wolfgang udał się w charakterze misjonarza na Węgry. Jego żywot głosi, że chociaż Wolfgang opuścił mury opactwa, to jednak nie porzucił ducha świętego Benedykta. Oddał się do dyspozycji biskupa Passau, Pelegryna. Ten zaproponował go niebawem cesarzowi na wakującą stolicę biskupią w Regensburgu. Zaraz na początku swoich rządów Wolfgang postawił sobie dwa cele – reformę klasztorów, które znajdowały się w jego diecezji, oraz ustanowienie biskupstwa w Pradze. W roku 975 połączył unią personalną z urzędem biskupa także godność opata miejscowego klasztoru. Kiedy jednak zauważył, że tych obowiązków nie da się pogodzić, gdyż zbyt go absorbują obowiązki biskupa i opieka nad diecezją, wyznaczył następcę, który kontynuował w opactwie zaprowadzoną przez niego reformę. Tak więc dał początek opactwom w Niemczech o nowym duchu i gorliwości. Opactwu benedyktyńskiemu w Regensburgu zostawił także cenną bibliotekę. Wolfgangowi udało się spełnić także i drugi cel życia. Mimo wielu trudności przekonał cesarza Ottona I, aby zgodził się na ustanowienie biskupstwa w Pradze. Poparł go w tym książę czeski Bolesław II. Kiedy czyniono mu wymówki, że przez to okroił znacznie własną diecezję i pozbawił się płynących z tego powodu dochodów, zawołał: wolę poświęcić siebie samego i to, co jest moje, byle tylko Kościołowi zapewnić rozwój. Sam zredagował dokument erygujący nową diecezję. Dobry pasterz osobiście nawiedzał swoją owczarnię, zachęcał i pobudzał do gorliwości kapłanów, sam świecąc w tym najpiękniejszym przykładem. Niezmordowanie głosił Słowo Boże. Chciał, by możliwie we wszystkich miastach były szkoły parafialne. Książę Bawarii, Henryk, powierzył Wolfgangowi wychowanie swoich synów, świętego Henryka, późniejszego cesarza, i Brunona, późniejszego biskupa Augsburga. Wolfgang miał także pewien wpływ na wychowanie córek księcia Ludwika Bawarskiego, błogosławionej Gizeli, późniejszej małżonki świętego Stefana, króla Węgier, i błogosławionej Brygidy, opatki w Regensburgu. W owym czasie pogańscy Węgrzy najechali na Niemcy i poczynili wielkie spustoszenie także w diecezji regensburskiej. Kiedy zaś w 987 roku wybuchła zaraza, Wolfgang ponownie okazał się ojcem dla swoich owieczek. Nakazał otworzyć wszystkie spichlerze i rozdać zapasy, by nakarmić głodnych. Zmarł w drodze do Salzburga, w Puping, w pobliżu Linzu, w wieku 70 lat, kiedy odprawiał mszę świętą 31 października 994 roku. Pochowano go w kościele świętego Emmerama. Papież, święty Leon IX, zezwolił na jego kult, kiedy wyraził zgodę na przeniesienie relikwii świętego do kościoła opackiego w Puping. Grób jego stał się miejscem pielgrzymek. Około 1200 roku powstało w Niemczech bractwo świętego Wolfganga. Na skutek legendy, jakoby święty miał zakończyć życie jako prosty zakonnik w Montse, powstało tam jego drugie sanktuarium. Módlmy się. Boże, Ty włączyłeś do grona świętych pasterzy świętego Wolfganga, odznaczającego się wiarą
która zwycięża świat, i gorącą miłością ku Tobie. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy trwając w wierze i miłości, zasłużyli na udział w Jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.